Rozpocznę dwoma fragmentami Pisma Świętego. Pierwszy to będzie fragment z listu apostoła Pawła do Filipian, rozdział drugi. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział drugi. Wersety od 19 do 22. I drugi fragment to będzie list do Rzymian, 16 rozdział, werset 10. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest On wypróbowany, gdyż jak dziecię Ojcu, tak On ze mną służył Ewangelii. I drugi fragment, list do Rzymian, rozdział 10. Nie, list do Rzymian, rozdział 16, werset 10. Rzymian, rozdział 16, werset 10. Pozdrówcie Apelesa, wypróbowanego w Chrystusie. Co łączą te dwa fragmenty Pisma Świętego? Łączy wspólne określenie, jakie apostoł Paweł i wspólne świadectwo, jakie apostoł Paweł wystawił i Tymoteuszowi, i temu człowiekowi Apeles. Nie znamy go, niewiele o nim możemy powiedzieć. Ten fragment z listu do Filipian w tym momencie, w tym akapicie, który przeczytałem, to jest zwykła informacja. Apostoł Paweł przekazuje informację do zboru Filipi, że wyśle do nich Tymoteusza. Tymoteusz to był jego współpracownik, bliski człowiek w służbie. I w 22 wersecie powiedział, wszak wiecie, że on jest wypróbowany. Tylko to jedno takie bardzo mocne określenie, wypróbowany. O Apelesie jest powiedziane to samo, wypróbowany w Chrystusie. Chcę powiedzieć, że apostoł Paweł rozpoznawał ludzi, którzy są wypróbowani. Doceniał, co to znaczy współpracować z człowiekiem, który jest wypróbowany. Wiedział, co to jest mieć obok siebie takiego człowieka. Tacy ludzie stanowią pewną wartość, niezwykłą wartość, wielką wartość, jeżeli chodzi o służbę. Ludzie wypróbowani. Gdybyśmy mieli zapytać się, co to znaczy człowiek wypróbowany? O kim możemy powiedzieć, że on jest wypróbowany? Jakimi cechami jest obdarzony, czy jakie cechy są widoczne u człowieka, który jest wypróbowany? Człowiek wypróbowany to jest człowiek, który przeszedł próbę. Wypróbowany to jest ktoś, który przeszedł próbę, przeszedł doświadczenie i wyszedł z tej próby zwycięsko. Tacy ludzie później osiągają cechę taką, że są godni zaufania. Człowiek wypróbowany staje się człowiekiem godnym zaufania. Staje się człowiekiem, który nie zawiedzie. Oczywiście każdy człowiek może zawieść, ale to nie jest taka powszechna cecha, że na każdym kroku zawodzi, nie możemy mu ufać. To jest człowiek, o którym możemy powiedzieć, że jest to człowiek spolegliwy. Te cechy charakteru, tak jak godne zaufania, człowiek spolegliwy, to są cechy, o których Pismo Święte mówi, jako cecha, które są bardzo ważne i w służbie, ale nie tylko w służbie, jak i w codziennym życiu. Nauczyliśmy się w tym świecie pewnej rzeczy. Nauczyliśmy się w tym świecie tego, że ludziom nie można ufać. Nauczyliśmy się tego, żyjąc w tym świecie, że słowo wypowiedziane przez człowieka nic nie znaczy. Musisz mieć to na piśmie. Mało tego, jeszcze notarialnie potwierdzone. Musisz mieć to jeszcze notarialnie potwierdzone. Na piśmie i notarialnie potwierdzone. Słowo jest kompletnie zdewaluowane, nic nie znaczy. Ktoś może za chwileczkę powiedzieć, że zmienił zdanie. Mimo tego, że sprawa dotyczyła czegoś ważnego. A ile razy czujemy się rozczarowani, że ktoś obiecuje coś, a za chwileczkę wycofuje się i nawet się nie tłumaczy, dlaczego się wycofał.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wokół nas jest bardzo mało ludzi godnych zaufania. Bardzo mało ludzi wypróbowanych, bardzo mało ludzi doświadczonych. Ludzi, którym możemy ufać i o których wiemy, że jak dadzą słowo, to nawet gdyby mieli ponieść stratę, to się z tego słowa nie wycofają. I o tych dwóch osobach, o Tymoteuszu i o Apolesie właśnie apostoł Paweł to powiedział. Ludzie, którzy przeszli próbę. Ludzie, którzy są wypróbowani. Ludzie, którzy są godni wiary. Ludzie, którym można zaufać. Oczywiście w jakimś obszarze można zaufać. Ludzie spolegliwi, ludzie, na których można polegać. Jak powiedziałem, to nie przychodzi samo. To nie przychodzi tylko dlatego, że żyjemy długo na tej ziemi. Zasada jest prosta. Człowiek wypróbowany to jest człowiek, który przeszedł próbę i wyszedł z tej próby zwycięsko. O tym możemy powiedzieć, o takim człowieku możemy powiedzieć, że jest osobą wypróbowaną. Dzięki Bogu i myślę, że apostoł Paweł był wdzięczny za Tymoteusza, że miał takiego człowieka obok siebie. Że miał takiego człowieka, któremu mógł zaufać. Że miał takiego człowieka, którego mógł posłać do zboru Filipi, do zboru w Efezie. Do różnych miejsc mógł go posłać. I wiedział, że będzie godnie reprezentował Chrystusa, godnie reprezentował Ewangelię i wykona tą misję, z którą został posłany. Jakże często jesteśmy w życiu rozczarowani, gdy mamy ludzi wokół siebie, którym nie można zaufać, za których musimy się wstydzić. A często sami doświadczamy wielu niepotrzebnych przykrości właśnie dlatego, że ktoś zawiódł, że ktoś nie dotrzymał słowa, że ktoś tak od lekko potraktował obietnicę, którą złożył. Bracia, siostry, to dotyczy każdego z nas. Jestem przekonany o tym i mam tego głęboką świadomość, że my jako ludzie wierzący w Chrystusa i ludzie w Chrystusie powinniśmy być ludźmi godnymi zaufania. Jestem o tym przekonany, że szczególnie w społeczności odkupionych, w Eklezji Bożej, w Kościele Bożym, powinni być ludzie, którym możemy zaufać. I niekoniecznie muszą nam to dać na piśmie. Niekoniecznie muszą to potwierdzić notarialnie jeszcze przy dwóch świadkach. Ale ludzie, którzy kiedy do czegoś się zobowiązują, to wykonają nawet, gdyby mieli ponieść szkodę i stratę. Ludzie, którzy są osobami spolegliwymi. Jak powiedziałem, żeby być człowiekiem wypróbowanym, to trzeba taką próbę przejść. Moja żona się nieraz ze mnie śmieje, bo jak gdy kupuję buty szczególnie, to mam takich, nie wiem, to jest może moje jakieś takie przypadłość, ale jak kupuję buty, to buty poddaję próbie, zanim je kupię. Bo zdarzyło mi się kilka razy kupić buty i po miesiącu, po dwóch pękła podeszwa. A teraz jak kupuję buty, to ona się śmieje, że je wyginam po prostu w każdą stronę i faktycznie skręcam tak buta, łamię go tak, obserwuję podeszwę, poddaję go próbie. Poddaję go pewnym ekstremalnemu oddziaływaniu. No nie mogę ubrać go i pójść z nim grać w piłkę, bo to się odbywa w sklepie. Ale próbuję go w pewnym sensie troszeczkę w bardziej takich ekstremalnych warunkach, niż będzie ten but tak na co dzień używany. Jak mówię, łamię mu podeszwę, skręcam go, obserwuję, poddaję go próbie, a później określam, czy warto tego buta kupić, czy go nie warto kupić. Co to jest próba? Kiedy możemy powiedzieć, że przechodzimy próbę i kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy wypróbowani? Otóż pierwsze stwierdzenie chcę zrobić takie, że bardzo często myślimy, że coś jest próbą, ale to próbą po prostu nie jest. Myślimy nieraz, że próbą to jest codzienne nasze życie. Otóż chcę powiedzieć, że uciski dnia codziennego i troski dnia codziennego to jeszcze nie jest żadna próba z Bożej perspektywy. To jest coś, z czym musimy się mierzyć, dlatego że żyjemy na tej ziemi i żyjemy w upadłym świecie i to są konsekwencje życia w upadłym świecie.
To nie jest próbą, że ktoś musi w poniedziałek rano wstać i pójść do pracy. To jest błogosławieństwo. To nie jest próba. To nie jest próba, że komuś w nocy płacze dziecko i trzeba do niego wstać i trzeba po prostu się nim zająć. To jest normalne życie. To nie jest próba, że od czasu do czasu trzeba pójść do dentysty, a tak bardzo boimy się fotela dentystycznego i tego, że ktoś tam nam będzie w ustach grzebał. To jeszcze nie jest próba. To jest normalne życie. Normalne życie. I niezależnie od tego, czy byłbyś chrześcijaninem, czy byś chrześcijaninem nie był, czy byś naśladował Chrystusa, czy byś go nie naśladował, przez to musiałbyś przechodzić. Dla nas bardzo często jest tak, że to, co jest zwyczajną troską dnia codziennego, urasta do rangi rzeczy praktycznie niemożliwych. Zatrzymuje nas to w podążaniu za Panem. Nie pozwala nam to robić kolejnych kroków dalej, bo codzienne życie nas tak przytłacza, przygniata. Ale powiedziałem, to jeszcze nie jest z Bożej perspektywy próba. To jest życie normalne, życie. I w tym życiu pojawiają się takie sytuacje, które my się musimy zmagać, które musimy rozwiązywać. Próba to jest coś ekstra. To jest coś ekstra, co Bóg dla nas przygotował, zamierzył i nas do tego miejsca doprowadził. Czasami przychodzi to niespodziewanie, tego się nie spodziewamy. Czasami byśmy woleli w takim miejscu nie stawać. Kiedy przeanalizowałem ten temat w Piśmie Świętym, to stwierdziłem, zobaczyłem, że istnieją dwa rodzaje, na pewno więcej, ale ja powiem dzisiaj o dwóch rodzajach prób. Pierwsza to jest tak zwana próba krótkoterminowa, krótkoczasowa. To jest próba na decyzję, jaką podejmiemy. Próba na naszą wolę. Próba, w jaką stronę się skłonimy. Próba, co wybierzemy w momencie, gdy pojawi się okoliczność niespodziewana, okoliczność nieplanowana, okoliczność, która pojawiła się od tak nagle, skądś wyszła, jest. I my teraz będziemy musieli podjąć decyzję, jak się w tym zachowamy. Optymalnym i doskonałym przykładem może być wielki mąż Boży, Abraham. I w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy: po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego. My tak często mówimy i modlimy się: mów do mnie, Panie. Bo kiedy my myślimy o tym, żeby Bóg do nas mówił, to my myślimy tak, że Bóg przyjdzie, poklepie nas po plecach i powie: fajny z ciebie gość. Albo że nas pogłaska tak i powie: no, cudownie jest mieć takie dziecko jak ty. My tego oczekujemy. Dlatego domagamy się rozpaczliwie i wołamy z rozdartym sercem: mów do mnie, Panie. Przeanalizujmy, co Bóg mówił do różnych ludzi, co do nich powiedział. I czy my byśmy chcieli usłyszeć takie zdanie? Nasze myślenie jest takie, może sobie daruję to określenie, czasami, kiedy myślimy o Bogu. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Kto by chciał usłyszeć takie słowo od Boga? Kto z nas? Jak powiedziałem, my byśmy chcieli, żeby Bóg nas obejmował, głaskał, lulał.
to byśmy chcieli? Ale przychodzi taki moment, o którym czytamy, że Bóg wystawił Abrahama na próbę i wypowiedział do niego bardzo konkretne słowa. My w ogóle nie dopuszczamy, że Bóg może coś takiego do kogoś powiedzieć. Jaki jest nasz Bóg? Jakie ma cechy? O co mu chodzi wobec nas w życiu? Do czego nas prowadzi w życiu? Jest naszą akuszerką, niańką? Kim jest dla nas Bóg? Wystawił go na próbę i powiedział: idź, syna Izaka, którego miłujesz, jeszcze dobitnie to powiedział, którego miłujesz, i złóż go na ofiarę, co Pan. I Abraham stanął w miejscu wyboru. To jest próba na wybór. I co teraz? No zawsze są dwa wyjścia. Ewakuacyjne i z tamtej strony. Można wyjść głównym wyjściem, można wyjść wyjściem ewakuacyjnym. Z każdej sytuacji można znaleźć przynajmniej dwa wyjścia. Jeszcze można przez okno wyjść, aby ktoś bardzo chciał, ale to nie polecam. Abraham miał do wyboru. Mógł powiedzieć: przesłyszałem się. Mógł powiedzieć: o tym pomyślę jutro. Wyśpię się, zjem coś dobrego, zrobię sobie kawę, czekoladę na gorąco. Może sobie jakiś urlop wezmę od codziennych obowiązków, pomyślę o tym jutro. I gdyby tak Abraham zrobił, to na pewno by po pewnym czasie doszedł do przekonania, że chyba miał jakieś halucynacje, urojenia i coś chyba nie tak, zostawiłby tą sprawę na boku. Abraham stanął w miejscu wyboru. I w wersecie 13 czytamy, że wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narobawszy drew na ocopelnie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. To jest krótkotrwała próba na wybór, jaki podejmiemy, na decyzję, jaką podejmiemy. I nie chcę powiedzieć, że wszystkie próby, przed którymi Bóg nas stawia, są tak ekstremalne jak ta. Bo to była absolutnie ekstremalna próba. To była próba na miarę Abrahama. Więc jeżeli ktoś chciałby coś złego powiedzieć o Abrahamie, to niech się zastanowi. Bo ten przykład pokazuje, kim był Abraham. I jaką miał relację z Bogiem i co to znaczy posłuszeństwo Bogu. Może inną próbę krótkotrwałą na decyzję, a może jakąś ilustrację taką z życia powiem wam do tej sytuacji z Abrahamem. Oczywiście nie w takim stopniu. Jak powiedziałem, próba, przed którą Bóg nas stawia, decyzja, to jest decyzja, która nas będzie kosztować. To nas będzie coś kosztować. To jest coś, co pociągnie za sobą pewne bardzo poważne konsekwencje. Będziemy musieli zapłacić cenę. Pamiętam jeszcze, był taki okres zaraz po przemianach w Polsce, taki okres chaosu prawnego. I wtedy było tak, że można było na kościół złożyć bardzo dużą darowiznę. Jakaś firma lub prywatna osoba. I tą darowiznę potwierdzał jednoosobowo pastor. Po prostu na piśmie składał poświadczenie, że taka kwota wpłynęła. Ta osoba składała to do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy na tej podstawie zwracał część podatku. I nieraz zdarzało się, że pastorzy otrzymywali bardzo konkretne propozycje. Na bardzo duże kwoty. To jest tylko pieczątka i podpis, że wpłynęło. A później się można było tym podzielić. Z biznesmenem, czy z człowiekiem, który taką ofertę złożył i otrzymał zwrot podatku.
to jest próba miary Abrahama. Ona nic nie kosztuje. Tu nie ma żadnej straty. To nic nie kosztuje. Próba miary Abrahama to jest próba, gdzie będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Gdzie będziesz musiał zapłacić z własnego życia. Gdzie będziesz musiał nie tylko nie zyskasz, ale że coś oddasz to, co miłujesz. To jest powiedziane, idź złóż syna, którego miłujesz. Próba jest wtedy, kiedy składasz to, co miłujesz, co jest dla ciebie drogie i cenne. Wtedy jesteś wypróbowany. Inny człowiek opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, który został postawiony w sytuacji wyboru, może nieco innej, to Józef, syn Jakuba. Przez różne zdarzenie znalazł się w domu Potyfara, egipskiego, człowieka u władzy w Egipcie, bogatego człowieka. Po pewnym czasie Potyfar zorientował się, że Józef posiada wiele obdarowań, talentów, uczynił go zarządcą swojego domu. I w 39 rozdziale, w wersecie od 7 czytamy takie słowa. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego, oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu, a chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by z nią spał, by z nią żył, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników domu, wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną, lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. Oto miejsce wyboru. To jest prawdziwa próba. To jest miejsce, gdzie będziesz musiał podjąć bardzo poważną decyzję. Oto zdemoralizowana kobieta. Kobieta, która jest twoją panią w przypadku Józefa. Żąda składać ci niemoralną propozycję. Jest powiedziane, że namawiała go codziennie. I Józef musiał stanąć w miejscu wyboru, powiedział absolutnie nie. Aż pewnego razu ta seksoholiczka rzuciła się na niego. Próbowała go zmusić wręcz do tego, żeby się z nią położył. I Józef ratował się ucieczką, zostawił swoją szatę, ratował się ucieczką. Co za to powinien dostać Józef? Za taką decyzję. Co powinien dostać od swojego pana, od Potyfara? Powinniśmy mu dać medal? Bukiet kwiatów? Zrobić zdjęcie? Powiesić w synagodze, albo jeszcze wtedy nie było synagogi, albo w jakimś miejscu? Józef dostał za to nagrodę. Poszedł do więzienia. Na kilka lat. Co mógł powiedzieć? Boże, kim ty jesteś? Jakim ty Bogiem jesteś? To ja swoje życie nastawiam po to, żeby nie zgrzeszyć przeciwko tobie i w nagrodę idę do więzienia. Kto z nas przyjąłby to z pokorą? Kto z nas by powiedział, Boże, ufam Ci, wierzę Ci. Boże, wiem, że jesteś moim Bogiem i prowadzisz mnie. Czy nie mógł sobie w więzieniu myśleć, a mogłem się położyć z tą Egipcjanką, przynajmniej bym do tutaj nie wylądował. Przynajmniej bym nie gnił w tym więzieniu.
Może nikt by się o tym nie dowiedział. Gdyby Józef tak postąpił, tu by się skończyła historia Józefa. Już o Józefie byśmy wiele się nie dowiedzieli. Ona by się zakończyła. Gdyby Abraham odmówił Bogu złożenia Izaaka na ofiarę, skończyłaby się jego historia. Abraham odszedłby w zapomnienie. Byłby zwyczajnym człowiekiem. Nie wiem, czy wiecie, drogie bracia i drogie siostry i bracia, że często osoby kochają się w pastorach. Ja nie żartuję, całkowicie serio mówię. I to różne osoby, kobiety młode, w średnim wieku, nawet starsze, podkochują się w swoich pastorach. Myślę sobie tak, jakby to było cudownie żyć z takim mężem Bożym pod jednym dachem. A myślę sobie o swoich mężach, a to taki zwykły człowiek. Już od 5 lat chodzi w tym samym dresie po domu. I w tym samym podkoszulku. A pastor to przynajmniej w niedzielę wygląda jakoś, dzisiaj nie założyłem krawata, tak chciałem być inaczej po prostu. Inaczej. Dementuję. Jestem zwyczajnym człowiekiem. Też mam dres. Też mam podkoszulek. Niekoniecznie muszę używać go na co dzień. Naprawdę, niekoniecznie muszę na co dzień go używać. Mówię to dlatego, że na wielu pastorów w ten sposób zostały sidła założone. Na wielu. I nieraz rozmawiałem z nimi, modlili się ze mną i modliliśmy się, co muszą przeżywać, co muszą doświadczać. Mam takiego kolegę, który przez wiele lat pracował w dużej korporacji. I ta korporacja organizowała wyjazdy integracyjne. To był wierzący chłopak, wierzący człowiek. Siedzieliśmy nieraz, modliliśmy się razem, rozmawialiśmy. I opowiadał mi o żonie prezesa, która przyjeżdżała na takie wyjazdy integracyjne i wyruszała na łowy. Zapuszczała sieci. Szukała sobie ofiary. I oni się śmiali między sobą, kto na tym wyjeździe zostanie upolowany. Kogo upoluje na tym wyjeździe? A prezes? To nie wiem, czy to był układ między mężem a żoną. I zawsze przed takim wyjazdem, może nie zawsze, rozmawialiśmy, modliliśmy się, bo musi jechać na taki wyjazd. I gdzie się ukryć, żeby na niego nie padł los? Żeby nie był nagabywany, molestowany, przymuszany, atakowany. Od to życie jest. Tak wygląda życie, bracia i siostry. Tak wygląda próba. Tak wygląda miejsce, gdzie musimy podjąć decyzję. Nietypowa okoliczność, coś ekstra. Coś, co nie zdarza się może na co dzień, ale coś, co zadecyduje o tym, kim będziesz. Coś, co zadecyduje, czy spadniesz w swoim duchowym rozwoju daleko, daleko w dół. Czy coś, co sprawi, że w swoim duchowym rozwoju pójdziesz do przodu. Wejdziesz na kolejne miejsca duchowych wyżyn. Wejdziesz do miejsca, gdzie Bóg będzie blisko ciebie. Wejdziesz do miejsca, gdzie On będzie cię naprawdę prowadził. Wejdziesz do miejsca, kiedy On będzie naprawdę do ciebie przemawiał. Krótkotrwałe próby, miejsce wyboru. I drugie doświadczenia, drugie próby to są długotrwałe.
trwające i można powiedzieć trwające i co? Końca nie widać. Tu jest próba na wybór, a tu jest próba na ogromnie długi czas. Kiedy nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkiego w Piśmie Świętym, ale może klasyczny przykład to jest Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 8, werset 2. Gdy Bóg mówi do Izraela: zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadzi Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. 40 lat. 40 lat na pustyni. Wyobrażamy to sobie? Jedna osoba kiwa, że sobie tego nie wyobraża. To jest więcej niż niektórzy z nas żyją. 40 lat w takich warunkach, a gdzie bieżąca woda? A gdzie wygodne łóżko? A gdzie taka, wiecie, super dobra kołdra, do której można się przytulić, jak mi jest tak bardzo źle, ją naciągnę na siebie, ją będę tak tulił i tak będę myślał, że to Pan Bóg mnie przytula. A gdzie to ma? Gdzie tam na pustyni? Gdzie? Gdzie nasze smartfony, komputery? Namiot? Karimata? Ewentualnie śpiwór? I żyjemy. Długotrwała próba końca nie widać. Przypomniałem sobie historię pewnej rodziny, której dziecko zachorowało, zaczęło chorować, chorowało. Rodzice ci zrobili wszystko, co możliwe od strony medycznej. Odwiedzili wszystkich lekarzy, którzy mogliby temu dziecku pomóc. Odwiedzali lekarzy, inwestowali. Nie było pomocy. Przynosili to dziecko do kościoła. Modlono się w Polsce, modlono się za granicą. Modliło się wiele zborów. Modlili się wszyscy ludzie, którzy byli dostępni, żeby się modlić. I kiedy miałem okazję rozmawiać z tą rodziną, przez łzy powiedzieli mi: było tylko gorzej. Nie modlili się, było gorzej. Modlili się, było jeszcze gorzej. I co wtedy? I co wtedy? Czy powiedzieć: Panie Boże, zawiodłeś mnie? Jestem rozczarowany Tobą. Panie Boże, nie na to, żeśmy się umawiali. Nie tak miało być. Ten kontrakt opiewał na troszeczkę inny skutki. A na co się Pan Bóg z nami umówił? Powiedzcie mi. Na co Pan Bóg z nami zawarł kontrakt? Na co się z nami umówił? Pan Bóg się z nami umówił, że w Jezusie Chrystusie daje nam życie wieczne i zbawienie. W Jezusie Chrystusie. I umówił się z nami, że w dowód wdzięczności będziemy mu posłuszni do końca naszych dni. W skrócie. Na to się Pan Bóg z nami umówił. Przeczytam psalm, do którego mam sentyment. Wiecie dlaczego? Bo to było pierwsze moje kazanie w życiu. Pierwsze kazanie jakiekolwiek w życiu publicznie wypowiedziałem, to właśnie to był ten psalm. Psalm 66. Dokładnie te wersety czytałem wtedy. Jak coś przeżywamy po raz pierwszy, to już bardzo długo zapada. To mi zapadło w pamięci. Psalm 66, który mówi w ten sposób: albowiem doświadczyłeś nas, Boże. Oczyściłeś nas ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś w nas w sidła. Włożyłeś brzemię na biodra nasze. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, szliśmy przez ogień i wodę.
lecz wyprowadziłeś nas na wolność. I to jest to cudowne. Wyprowadziłeś nas na wolność. Ale wcześniej było co? Doświadczyłeś nas, Boże, wpędziłeś w nas w sidła, sidło, bardzo przyjemna sprawa. Włożyłeś brzemię na biodra nasze, bardzo fajna sprawa. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Bardzo przyjemne, tak? Gdy ludzie tratują po naszych głowach. Wpędziłeś nas w ogień i wodę. Podgrzewanie i chłodzenie. Przypominał mi się proces hartowania. Taki najprostszy proces hartowania to właśnie te dwa elementy biorą udział. Ogień i woda. Podgrzewamy i gwałtownie schładzamy. Podgrzewamy i gwałtownie schładzamy. Nie wiem, mieliście chyba takie przeżycie, że oto leżycie sobie na słońcu i wasze ciało, tak jak ciało jaszczurki, chłonie promienie słoneczne, nabiera temperatury, staje się coraz bardziej ciepłe, gorące i nagle co? Ktoś przychodzi i wiadro nie takiej wody 27 gdzieś tam z Morza Śródziemnego, tylko takiej, wiecie, plus parę, że ledwo co, że ona jest po prostu H2O w postaci ciekłej. Na was. I co byśmy wtedy czuli? Proces hartowania jeszcze gorzej jest. Bo jesteś rozgrzany jeszcze bardziej. Podgrzany jeszcze bardziej. Jeszcze wyższa temperatura. I później na to zimna woda. I dalej Bóg w tym psalmie mówi, co zrobiłeś. Wyprowadziłeś nas na wolność, ale w wersecie 10 mówi, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Taki proces boli, taki proces nie jest przyjemny, ale taki proces jest błogosławiony. I każdy z nas może od tego uciekać. Czasami się nie da uciec. Czasami się nie da zmienić Bożych dróg. Czasami się nie da zmienić Bożych postanowień. Ale zawsze się możesz zbuntować. Zawsze możesz zacząć psioczyć. Zawsze możesz narzekać. Zawsze możesz krytykować. Zawsze możesz mieć żal i pretensje do całego świata i do samego siebie i do Pana Boga. Przykład Jezusa. Jeszcze, żeby to wzmocnić. Coś o Panu Jezusie, naszym Panu. A czy Pan Jezus był wypróbowany? Czy o Jezusie możemy powiedzieć, że On był wypróbowany? Pana Jezusa zauważyłem i długotrwałą próbę, i krótkotrwałą próbę. I jedno, i drugie. Zanim Pan Jezus poszedł do służby, to w Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale, czytamy werset 1 i 2. Łukasz, 4 rozdział, werset 1 i 2. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Ciekawe. To dla nas też może być ciekawe, bo nam się wydaje, że jak już jest pełnia Ducha, to co będzie, jak już mamy pełnię Ducha? Nie ma mocnych. Tak? Pełnia Ducha nie ma mocnych. Czy zawsze? To jest powiedziane, że Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był w mocy Ducha wodzony po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. I tam jest użyte greckie słowo peirazo, które znaczy doświadczany, próbowany. Był przez 40 dni doświadczany, próbowany przez diabła. Spróbujmy, ile jesteś wart. Spróbujmy, jaki jest twój charakter. Spróbujmy, jaka jest twoja miłość, jaka jest twoja wiara. Jakie jest twoje posłuszeństwo? Spróbujmy. Zanim Pan Jezus poszedł do służby, to jest powiedziane, że przez 40 dni był próbowany na wszystkie możliwe sposoby. Jak się zachowam? Jakie wybory dokonam? Za czym pójdę? Co będzie stanowić o tym, kim jestem? Jak wiemy, nasz Pan Jezus wyszedł z tego zwycięską ręką, nie pozwolił, aby diabeł miał radość
i satysfakcję z jego upadku. Największą radość i satysfakcję, jaką diabeł może mieć, to wtedy, kiedy widzi, że my upadamy. Że my odkładamy na bok Bożą wolę. Że wybieramy coś, co jest miłe dla nas. Że wybieramy totalny kompromis. I chcemy iść własną drogą w życiu. A drugie miejsce decyzji, miejsce próby, już nie będę tego czytał, to jest miejsce, kiedy znalazł się w ogrodzie Getsemane. I z jednej strony było jedno wyjście. I wyobraźmy sobie, że to jest wyjście, przez które wychodzimy i tam stoją rzymscy żołnierze. I tam stoi przygotowany krzyż. I wiesz, że gdy tym wyjściem wyjdziesz, złapią cię, ubiczują i przybiją do krzyża i tam umrzesz. I masz drugie wyjście, z tamtej strony szersze. Tam nie stoją rzymscy żołnierze, tam stoi hostesa z cukierkami, z czekoladkami. Tam stoi orkiestra, która cię przywita śpiewem. Tam stoją ludzie, którzy będą ci bić brawo. Tam czeka na ciebie pochwała i splendor. I jesteś w tym miejscu. I masz którymiś drzwiami wyjść. Musisz podjąć decyzję, czy wyjdziesz tędy, czy wyjdziesz tamtędy. I nasz Pan Jezus Chrystus po modlitwie nie miał wątpliwości, którędy ma wyjść. Wyszedł drzwiami, które go zaprowadziły na krzyż. A dzięki temu my tutaj dzisiaj jesteśmy. Dzięki temu my dzisiaj możemy o Nim mówić jako naszym Panu i Zbawicielu i radować się tym, co On dla nas uczynił. I na koniec ku pocieszeniu coś o Panu Jezusie. List do Hebrajczyków, drugi rozdział. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, werset 17 i 18. Nie ma w ogóle takich wersetów. Może to będzie inny werset. A, bo mam inny list otwarty. Drugi rozdział jest. List do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, werset 17, 18. Jest o Jezusie powiedziane, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez co próby przechodzą. Że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Czas próby to jest czas samotności, bracie i siostro, chcę ci to powiedzieć. To jest czas, gdzie najprawdopodobniej nikogo koło ciebie nie będzie. To jest czas, kiedy będziesz ty i decyzja. To jest czas, kiedy będziesz się musiał zmierzyć sam z sobą. A nawet gdybyś szukał pomocy, to nikt ci jej nie udzieli. Bo nie będzie wiedział jak. Bo nie będzie ci mógł pomóc. Ewentualnie, co będzie dużo, będzie się mogło cię modlić. Ale pozostaje obietnica, że jest ten, który przeszedł przez cierpienia i próby. I może dopomóc tym, którzy przez próbę przechodzą. Chciałbym mieć dla was taką na koniec informację, że nasze życie to już będzie teraz z góry. Chciałbym mieć informację, że oto chude lata się skończyły, a teraz już do końca życia będą tylko lata tłuste. Chciałbym wam coś tego typu powiedzieć, tak ku pokrzepieniu serc. Ale nie mogę. Dlatego, że dopóki żyjemy na tej ziemi, dopóki nie nastała pełnia czasów, dopóki Chrystus nie zstąpił tutaj ponownie, to jako Boże dzieci
będziemy przechodzić przez próby, abyśmy byli wypróbowani. I nie wiem, czy pamiętacie taki werset z pierwszego listu Piotra, chyba 7 werset. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Nikt przed tym nie ucieknie. Nikt. Ja przed tym nie ucieknę i ty przed tym nie uciekniesz. Zostaliśmy przez Boga wezwani, powołani, obdarzeni łaską. Ale na końcu nasza wiara musi się okazać wiarą wypróbowaną. Nie ma innej możliwości. Wiara się okaże wypróbowaną tylko wtedy, kiedy będzie poddana próbie. Będzie poddana próbie. I teraz jest tak, że niektórzy z nas dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu wsparciu, dzięki temu, że bojaźń Bożą mamy w sercu, będziemy przez te próby przechodzić zwycięsko. I to nas będzie podnosić na bliższą relację z Bogiem. I będzie tak, że będziemy w tych próbach, niektórzy z nas będą upadać, odwracać się od Boga, nosić żal i pretensje do Boga. I będziemy się cofać w naszym duchowym rozwoju w tył. Bo tylko taka jest droga. Albo przez próbę pójdziesz dalej, albo przez próbę spadniesz niżej. I na koniec zdanie pewnego męża Bożego, który już pod koniec swojego życia leżał złożony ciężką chorobą i powiedział taką rzecz, to zostało zapisane. Powiedział taką rzecz. Nie mogę się już modlić. Nie mogę już czytać. Nawet myśleć nie mogę. Ale mogę ufać. Ale zawsze mogę ufać, bracia i siostry. Ale zawsze możesz ufać. I chcę cię zaprosić do modlitwy. Porozmawiaj z Bogiem o swoim życiu. Na co się z Bogiem umówiłeś? Na co się Bóg umówił z tobą? Bóg na pewno nie umówił się z nami na miernotę duchową. Na pewno się na to z nami nie umówił. Żeby duchowo pójść dalej, potrzebujesz przejść zwycięsko przez próby i doświadczenia. Halleluja. Dzięki ci, Panie.